Witam Cię w naszym kursie Opowiem Ci o Wolnej Polsce. Nazywam się Teresa Witkowska, uczę w technikum w Górze języka polskiego. Od 8 lat biorę udział w programie. Radzę Ci, żebyś podszedł do naszego kursu optymistycznie. Nasz kurs ma Ci pomóc w pracy nad projektem, który będziesz realizował ze swoimi uczniami. Proponujemy Ci ciekawe materiały, które zachęcą Twoich uczniów do aktywności. Nazywam się Bożena Tuszyńska-Firlej, jestem nauczycielem historii w Zespole Szkół w Garbowie. W projekcie Opowiem Ci o Wolnej Polsce jestem od samego początku. Mam taką radę, jeśli chodzi o rozmowę ze świadkiem historii. Dobrze jest przygotować sobie zestaw pytań. Co prawda rozmowa z nim może pójść zupełnie innymi torami, ale warto kontrolować to, o czym mówimy i zerknąć sobie do tych pytań, które wcześniej przygotowaliśmy. Łukasz Woźniak, gimnazjum nr 40 imienia Noblistów Polskich we Wrocławiu. W projekcie Opowiem Ci o Wolnej Polsce od 2007 roku. W trakcie wywiadu, czy przygotowań do wywiadu, warto pamiętać o tym, aby mieć dobry sprzęt. To znaczy, nie chodzi o jakiś super profesjonalny, ale wiadomo, jakość HD zawsze się przyda. Warto pomyśleć o dodatkowych kartach pamięci, oczywiście także baterie do samej kamery. Dobrze jest też pamiętać o statywie, tak żeby ten obraz nie był poruszany i nakierowany na świadka. Tu oczywiście też zwrócić uwagę można na światło, tak? Aby to światło było jednolite, żeby się nie zmieniało. Jeżeli zaczynamy kręcić w świetle dziennym, dobrze jest w tym świetle dziennym wywiad kończyć. Nazywam się Beata Gabryś. Jestem nauczycielem w gimnazjum, w małej szkole. Od 8 lat pracuję przy projektach Opowiem Ci o Wolnej Polsce. Dobrą praktyką jest przygotować sobie transkrypcję, dobrze ją opracować, bo jest ona bardzo pomocna przy realizacji montażu filmu i pomaga porządkować pracę przy realizacji ostatecznej formy prezentacji. Pamiętaj również, aby przygotowując transkrypcję, pilnować również i zapisywać sobie czas poszczególnych wypowiedzi, zarówno rozmówcy, jak i tych, którzy pytania zadają. Dzięki temu wiesz, w którym momencie padają te najistotniejsze fragmenty zebranego materiału. Dzięki temu łatwiej jest pociąć materiał i poskładać w logiczną całość. Zenon Feiger, pracuję w Społecznym Gimnazjum Liceum Doliny Strugów w Mielniku oraz w Rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Kiedy będziecie przygotowywać prezentację, pomyśleć o filmie. Niekoniecznie musi być to tylko mówiąca głowa, ale jeżeli będziecie to uzupełniać jakimiś materiałami, pamiętajcie też o prawach autorskich. Jest wiele możliwości ściągania muzyki z legalnych źródeł. Oczywiście w ramach kursu będziemy mogli doradzić. Nazywam się Paweł Tomkojak. Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Chciałbym, żebyś wziął aktywny udział w tym kursie, żebyś go się nie obawiał, dlatego że my jesteśmy tutaj po to, żeby służyć Ci pomocą i dobrą radą.